Masz pasy. Dzień dobry. Chciałbym wszystkich powitać serdecznie na spotkaniu z okazji Dnia Dziecka pod nazwą Rodzina Bliżej Natury. Odbędą się zawody wędkarskie, zawody biegowe i zawody strzeleckie. Dzięki Nadleśnictwu Wichrowo możemy tą imprezę na tak pięknym terenie tutaj zrobić. Głównym organizatorem jest telewizja kablowa Dopsat Dobre Miasto, Klub Jelonki Dobre Miasto oraz LOG Dobre Miasto. Impreza może się odbyć dzięki sponsorom i partnerom takim jak Nadleśnictwo Wichrowo, Powiat Olsztyn, MOPS Dobre Miasto, OHAP Olsztyn, Sklep My Center, Sklep Steel, Piekarnia Gotkowo, Bank Żywności w Olsztynie, firmy wędkarskie Jackson Balsaks oraz bracia Leszczyńscy. Jeszcze raz miło wszystkich powitać. Uczestnicy zawodów wędkarskich już się zapisali. W tej chwili będziemy losowali stanowiska. Po wylosowaniu stanowisk udamy się na wędkowanie. Podczas wędkowania można pomóc zarzucić, wyciągnąć, odpiąć rybę, żeby młodzież się nie stresowała. I zaczynają się zapisy na biegi w klubie sportowym Jelonki. Także do losowania, proszę bardzo. Poproszę Marcinkiewicz Alan. Ja tam głośno krzyczę. Otóż, daj numerek dla mnie. W komisji nie będziemy sprawdzać. Tam to oddać. Nie, tam to jest dla mnie. Chodź, Alan, poczekaj na chwilę. Stanowisko numer 6. Ten numerek też dał. Weź chodź, Oliwia! No, nie, to ja będę, bo ja zawsze dziecko wiem, bo chodź, Oliwia, no to ja będę. Stanowisko numer 1. To ze sobą. Dobra, to będzie ustawiane, to później. Janowski Dominik. No dobra, to ja już jadę. Dominik, szukaj. W opieku niech pamięta numer stanowiska. Piątka. Dobrze. Dziękuję. Sowiński Marcel. Nie, to kto to jest? Sowiński Marcel. Już. Nie, wyjechali, nie? Nie mogę trafić. Teraz przyjadę. Ósemkę. Zdybel Oskar. Zobaczymy. Dziadek, odwróć się trochę do kamery. Tak, nie masz tak za mocno. Odwróć się do kamery. Pokaż mu, jaki numerek ma. 9. Dalej? To papierek zabieramy, a to 6. Jakże się to 6? 9. To? Stanowisko numer 9. To on zabierze. Jurkiewicz Oliwier. 9. Stanowisko numer 4.
Kuleszy Damian. Tak. I cień. I cień z tyłu idzie. Odwróć się do kamery chociaż trochę. Nie, skamo po prostu. Stanowisko numer 11. O panie! Zostek Dawid! Nie są nie tak w ogóle. No to cięższe. No i tak pomieszane. Oprócz po prostu wszędzie włożone. Stanowisko numer 7. Ewentualnie pan nam zrobił. Siemaszko Jakub. A to może Benita. No to będziemy pod krótkim stronę. Macie po prostu przerwać. Stanowisko numer 2. I Kurowski Bartłomiej. Stanowisko numer 10. Zgadza się? Zgadza się. Dobrze. Słuchajcie, moi drodzy państwo, ja w tej chwili przejdę się, wyznaczę stanowiska. Krzyknę za gdzieś około 10 minut. Każdy udaje się na swoje stanowisko. Rozstawię, jeżeli komuś się będzie stanowisko pasowało, będziemy się przesuwali, tak żeby było wygodnie dla młodzieży. Za 10 minut zapraszam na wodę tam na kładce. Wszyscy kontuzjowani, dzisiaj nikt nie może biegać. Dobra, to będzie. No, w ogóle nie biegnie. Niech się myczy, dzieciaczko. Grunt, żeby się zjawić na mecz. Zaraz zrobimy sobie tam też krótką rozgrzewkę, żeby dograć nasze stawy, bo tam jest typowa trasa przełajowa, więc nie jest to równiutki teren, więc trzeba będzie na to trochę uważać. Szybko bawimy się, cztery biegi, zaczynamy od najmłodszych. Biegi zrobimy łączone chłopców z dziewczętami, żeby nie było ich tak mało na trasie, ale też się nie martwcie. Niech ktoś tam sobie biegnie do przodu, kto ma dzisiaj lepszy dzień, kto ma gorszy, niech biegnie swoim tempem. Przeprowadzimy cztery biegi, tak? Czyli najmłodsza kategoria, średniaki. Jeszcze raz przeczytam, w jakich kategoriach biegamy. Słuchajcie, najmłodsi biegną pół okrążenia, tak? Czyli takie zaznaczone pachołki czerwone. Tam proszę od razu starszych, szczególnie chłopców, żebyście stanęli w środku trasy, żebyście im zagrozili trasę, jakby nie daj, ktoś tam się rozpędzi. Czyli 2010 i młodsi biegną pół okrążenia. To jest jakieś 150 metrów.
Druga kategoria 2009, 8, 7 i 6 biegną jedno okrążenie. Najstarsza kategoria 2005 i nie do końca starszy, czyli 2005 i 2002 włącznie, tak, ten przedział, biegną dwa okrążenia pełne. I czwarta kategoria, najliczniejsza dzisiaj, czyli rodzice i nie tylko, biegną jedno okrążenie. Tak? Tutaj świetna sportowa atmosfera, świetna. Więc ja sobie topiję wody i za minutę przez ten świetny sprzęt ogłoszę, że idziemy w stronę trasy. Dobrze? No to świetnie, wyłączam się. Za minutkę ruszam. Wszyscy, którzy dzisiaj biegną, łącznie z rodzicami, zapraszam tutaj na trasę. Ci, którzy dzisiaj nie biegną, mogą sobie zająć jakieś pozycje, najlepiej wewnątrz tego okręgu, bo tu się lepiej kibicuje. Z środka, tak? Czyli ci, co biegną, zostają w środku trasy. Pani chyba biegnie. A już teraz? Nie, na razie wszyscy, co biegną, zapraszam na trasę, tak? Wszyscy biegacze, którzy dzisiaj będą biegali. Ci, co nie biegną, zapraszam do wewnątrz, bo tam będzie lepiej wszystko z tamtej perspektywy. Pan wam powie. Ja wam wszystko powiem. Słuchajcie. I teraz tak. Zwróćcie uwagę. Wszyscy, którzy biegną, tak? Proszę, żebyście przeszli razem ze mną 30 metrów w tamtą stronę i 30 w tą, żebyście zobaczyli, jaki to jest rodzaj terenu. Idziemy. Liczymy. 30 kroków. Każdy sam liczy. Idziemy, idziemy. Już nie działa, to ja muszę... O, idzie, idzie jako księdza, idzie z nami, pielgrzymka, super, tak jest. Zobaczcie, czasami się trafi dziura, czasami się trafi coś krzywego. Uwaga, odwracamy się, siup, i wracamy, idziemy, wracamy z powrotem, tak? Czy jest coś krzywo gdzie niegdzie, patrzcie pod nogi, nawet jak biegnie obok jakiś atrakcyjny chłopiec, albo dziewczyna, to patrzymy pod nogi dzisiaj, tak? Nie patrzcie, nie patrzcie, gdzie być w miarę ciasno zawiązane, nie? Nie kapcie, co to, jakby machnął nogą tak, to on by poleciał 3 metry przede mnie, tylko w miarę się trzymać nogi, świetnie. Tak, poprawić rzepy i tak dalej. Drugi staw, który ci będzie bardzo obciążony, to jest staw jaki? Kolanowy, brawa dla kolegi. O, to widzę jakiś przyszły fizjoterapeuta albo doktor może, kto to wie. No to słuchajcie, staw kolanowy. I teraz Lena, który to jest staw kolanowy? Pokaż go. Tak, to jest ten tutaj. No a jak się rozgrzewa staw kolanowy? Najłatwiej, najlepiej to jest król wszystkich ćwiczeń, król. Przysiad. Świetnie. Słuchajcie, i teraz jak się robi dobry przysiad? Zdradzę wam patent. Moi zawodnicy wiedzą. Dobry przysiad robi się tak, żeby tylnia część ciała, ta na której siedzimy, szła do tyłu, tak? Czyli próbujemy zrobić 5 dobrych przysiadów. Dobry przysiad jest wtedy, kiedy pięty nie są oderwane od podłogi, tak? Czyli siedzenie do tyłu i schodzę na dół. Robimy. 5, 5, 5, tak? Dobrze, świetnie. I jeszcze jedna ważna rzecz przy sporcie jest taka, żebyśmy wszystko robili na dwóch nogach, a nie na jednej, więc jeżeli robimy przysiad z nogami złączonymi, tak jakbyśmy mieli jedną, a grubą nogę, tak? Więc wszystko robimy w delikatnym rozkroku i teraz robimy... A, ręce się nie ruszają, tak? Tu trząść, trząść, to ja tu nie mam czym, ale kto ma, to niech tam trzęsie. Dobrze, mocniej, 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 ekstra, jeszcze, jeszcze, pięknie, ale super, dobrze, już, dość, już się zmęczymy tym wszystkim. I na koniec, ostatnia rzecz, żeby zwiększyć zakres, łapiemy się za swoje kolanko dwoma rączkami i kto ma z przodu więcej, tym będzie ćwiczył słabiej, kto ma mniej, trzeba docisnąć do klatki piersiowej, tak? Dociągamy, i druga noga, i dociągamy, stanąć na paluszki. I staniesz na poduszki, podciągnąć wysoko. I hop, tak jest, ekstra. Ekstra, wspaniale. Dobrze, no to jesteśmy gotowi do biegu. Uważajcie proszę na nierówny teren. Pierwsza kategoria, czyli maluchy. Stańcie sobie w bramie rodziców
którzy tutaj są, wejść się do środka, żeby im pomóc biec, w razie czego? W tą stronę, tam gdzie stają chłopcy. Zobaczcie, widać tam chłopaków, czterech stoi takich fajnych. Oni wam nie pozwolą biec gdzie indziej. Czyli musicie tam zawrócić, gdzie oni są. I teraz zawsze największy stres jest na początku, prawda? Więc zrobimy próbny start taki, dobra? Gotowi, start! Biegamy, tak jest. Brawo, brawo, bijemy, brawa! Brawo, tak jest. Tak jest, pięknie, brawo, pierwszy jest wiosą. Tak, ja ci chłopie się przeczytam. Świetny bieg, tak jest. Brawo, brawo, asystujemy tą koleżankę. Tak, pięknie. Już są na mecie, ale piękny bieg. Jest Zuzia Paczkowska. I jest Kacper Lastako. I już tutaj Patrycja jeszcze finiszuje. Jest Ewa, brawo dla niej. Pięknie. Pięknie, kochani. Teraz słuchajcie, lecicie do swoich rodziców po buziaka, a medale i nagrody dostaniecie dokładnie za kilka minut, jak się zakończą biegi. Dobra? Tak, dobrze. Tak. Już powtarzam. Kochani, uwaga. Uwaga, uwaga. Biegną chłopcy razem z dziewczynkami. Nie martwcie się tym, nie martwcie, że ktoś tam pobiegnie do przodu, bo macie tutaj wśród siebie piękne, naprawdę już zawodniczki i zawodników, którzy trenują wiele miesięcy, więc oni są wybiegani. Nie martwcie się tym. Biegniemy całe kółko wzdłuż tej taśmy. Zobaczcie, tu wzdłuż taśmy, tam aż pod las, tam zawracacie wzdłuż tej taśmy i wracacie do nas na metę. Na każdego z was czeka tutaj medal, uśmiech i wszystkie inne tam nagrody. Czy to jest jasne? Jedno kółko biegniemy, jedno duże kółko. No to nie przedłużamy już. Uważajcie na starcie, zdążycie wyprzedzać. Nie trzeba wyprzedzić wszystkich od razu na starcie, dobra? Dawid, uwaga. No to rodzice, głośno. Pani Aniu, pani ma taki głos, więc głos liczę na panią. Uwaga, na miejsca. Gotowi, start! Tak jest i ruszymy. Uwaga na wykrętach. Dobrze, Wika, dziękuję, już. Świetnie się spisałaś. No, dziewczyny jak dają. No, pięknie, pięknie. Już jedna czwarta dystansu za nimi, żeby tylko do wody nie wbiegli, bo tam coś znosi na prawo. O, całe kółeczko nie mało. No, biegamy. 330 metrów dokładnie ten dystans ma, więc mamy, tatę, proszę od razu asysta na mecie, bo mogą być tutaj sceny dantejskie. Trzeba będzie podnosić na duchu, polewać wodą. Różne rzeczy mogą się tu wydarzyć. Oliwia Zygiel na prowadzeniu. Tak, za nią pogoni Zuzia Mentel, widzę. Jola Paczkowska, Jola Nagajewska na trzecim miejscu. A dalej już chłopcy. Wiktor, dawaj. Brawo, jest Oliwia Zygiel. Brawo, i Zuzia Mentel. Dwie koleżanki z klubu. Piękne, jest pierwsza, jest druga. Jest Ola Paczkowska trzecia i pierwszy chłopiec. I Dawid Kostyra, i Ola Nagajewska. Brawa, brawa dla nich, brawa. Pięknie, Tosia, brawo, Lęcia. Już są na mecie, chodź Kubuś, chodź do nas. Piękny bieg. Super, jest Kuba i są dziewczyny, jest Zuzia. Pięknie, i zawodniczka zamyka stawkę, brawo. No kochani, pochodzić, pochodzić teraz, pochodzić. Tlenu złapać troszkę, pochodzić, złapać tlenu, polać wodą. Pięknie, Ola, trzecie miejsce. Ale to były emocje, ja powiem, mało mi mikrofon nie pływać z ręki. No dobrze, i zapraszam najstarszą młodzież. Nie możesz. Tego nie musicie pisać, ja będę wiedział, kto tam był kim. Dobrze, i najstarsza tutaj grupa. Muszę zdjąć, proponuję, bo jest ciepło. Michał jest, jest Piotrek. Świetnie. Dobrze, medale, słuchajcie, medale i nagrody czekają na każdego z was. Tutaj dzięki telewizji Dentel. Dopsat. Mamy zagwarantowane świetne nagrody, więc... Dobrze, pani. Młodzież, która już jest po biegu. To już jest po biegu. Proszę, żeby dopingował starszą młodzież, bo oni biegną dwa okrążenia, więc to już jest wymagający dystans. 600 metrów przeszło, więc uważajcie. Tak, uważajcie na nogi.
życzę wam powodzenia, tak? Fair play, nie przepychać się łokciami i zaczynamy, dobra? No to gotowi? Dwa okrążenia, dobrze? Na miejsce? Dajcie, bo tu się wyłączyli, tak. Standardowo, dzieci swoje pobiegły, to już się nie kibicuje im. Jeszcze raz. Na miejsce? Stop! Tak, i dwa okrążenia, ruszyli. Tempo jest dobre, bo to... Kaspeta, cały Ula, Piotrek, Zyśk, Michał Waszczownik, Wiktoria, Natalia i Wiktoria. No i teraz można już pogadać, zrelaksować, czy oni pewnie wrócą do nas za jakieś 60 sekund, ja głos oszczędzam. I co, nie było źle. Zrywała się tą koniec. Dobrze, i pierwsze okrążenie za nimi, słuchajcie. Kuba Jackowski na pierwszym miejscu na razie. Drugi Kacper. Trzeci Michał. Czwarty Piotrek. No i brawa dla nich, brawa tutaj na mecie. Oni jeszcze jedno kółko biegną. Brawa, brawa. Brawo, brawo, nie szczędzimy. Tak jest, Kuba, jedno okrążenie. Jedno okrążenie. Odpychamy spokojnie, super. Patrzysz pod nogi. Brawo, Lucia. Brawa, biedny, niestety, to się nie może powieść. Ale zwróćcie uwagę, Michał Kosztownik jest, słuchajcie, mistrzem województwa na 300 metrów, więc to jest zawodnik już lasowy. Ciężko go obiegać, ale Kuba depcze mu po piętach. Brawa, brawa, i są na mecie, świetnie. Brawo, Kubuś, brawo, Michał, piękny bieg. I Piotr na trzecim miejscu, wspaniale, Piotrze. Jesteś ekstra, i Kacper finiszuje. Proszę, Kasperku, super. Brawo, jest Kacper i zaraz za Kacprem wbiega pierwsza dziewczyna, Ula Jankowska. Brawa dla niej, brawa, brawa Ula. Piękny bieg. Brawo, i trzy dziewczyny, która będzie druga, a która trzecia? Dowiemy się na mecie. I biegną, chyba rzucą się na taśmę. Co tu się... I Natalia, takie, dobrze, brawo mi to przebiegły. Dobrze, świetne biegi, brawo dziewczęta, super bieg. Napijcie się wody, buty proszę wyposażyć seniora i zapraszam rodziców, słuchajcie, zapraszam, zapraszam, najstarsza kategoria. Chodźcie na trasę, jeden łączony bieg, kobiety i mężczyźni. Dzień dobry, witamy pana starostę. Starostwo też dorzuciło swojego drogę. Panie starosto, jedno okrążenie. Nie dzisiaj, bez rozgrzewki nie biega. No ja biegnę, więc ktoś musi za mnie gadać. Natalia, tak. Jedno okrążenie. Próba mikrofonu. Dobrze, słuchajcie. Jedno okrążenie. Teraz na starcie. Tu ja wiem, że emocje biorą swoje efekty, więc odwróćcie się do koleżanki, do kolegach z boku. Życzymy powodzenia. Widzimy się na mecie. Jak nie dasz rady, to cię doniosę. Doprowadzę. Tak? Słuchajcie, młodzież może biec z nami, jeżeli chcą. Jeżeli chcą mamę wspierać albo tatę. Można biec razem. Nie ma problemu. Oliwia, chodź do taty. Biegnij z tatą. Świetnie. Dobrze, no to już, tak? Mamy pierwszy w historii tutaj lokalnej bieg na babce, mocno obstawiony. Jedno okrążenie, powtarzam, tak? Jedno okrążenie. Liczy się zabawa, dobry humor, oddychajmy przez usta i widzimy się na mecie. Ja biegnę z wami, więc przekazuję mikrofon tutaj Natalii. Natalia nas wystartuje. No proszę, jeszcze o brawa, sami sobie pobijmy, bo jak nam nie pobiją, tak jest, to nam nikt nie pobije. Pan starosta widzę nie bije, o już bije, dobrze. Teraz biegnij tam. Ja będę biegł tutaj w środku, kurwa. Na miejsca. Gotowi, start! Ruszyli! Paniali zawodnicy, biegnie w pogodę. Już ostatni, już proszę.
z uśmiechem na ustach. Już jedno, już zakręt, zaraz, ostatnie metry. Pan w niebieskiej koszulce trzyma. Pan Daniel na prowadzeniu, ale już... Pan Robert za nim nie da. Nie da, nie da. Nawet najmłodszy z uczestnik, Kacper Sawicz, porwał się na bieg. I na prowadzeniu pan Robert Wendel. Pan Robert chyba będzie pierwszy. Newtiel, brawo! Brawo! Proszę się nie poddawać! Ostatnie metry! No to pierwszy jesteś! Brawo! Wspaniały bieg! Z uśmiechem na ustach wszyscy przybiegli. To te poziomki tutaj... Brawo dla wszystkich biegaczy! Ostatni uczestnicy z uśmiechem na ustach. Nikt się nie poddał do końca. Brawa! Tak jest. Dziękuję, Natalia. Super, no gratulacje, żyjemy. Najważniejsza informacja, że wszyscy są na mecie. I brawa, to jest wielki sukces. Wszyscy są na mecie, nikt nie został. Rodzice wspaniałe pokazali wzór do naśladowania. Kochani, teraz dochodzimy do siebie, zbieramy swoje rzeczy i przechodzimy na dekorację wszystkich zwycięzców. Jesteśmy na pikniku, tak? Jest chwila po godzinie 10. Jaki mamy teraz program dalszej zabawy tutaj sportowej? Tam, gdzie biegaliśmy, rozstawiona jest strzelnica, tak? Strzelnica, gdzie każdy z nas może bezpiecznie nauczyć się strzelać z karabinku pneumatycznego, tak? Dobrze pamiętam? Z wiatrówki. To zabezpieczyła dla nas Liga Obrony Kraju, tak? To jest jedna z niewielu okazji, gdzie każdy z nas, najmłodszy, może spróbować postrzelać do tarczy. I też tutaj szczególnie mówię rodzicom i tatusiom, że to będzie oczywiście też na medale, tak? Można tam wygrać medale, więc każdego, szczególnie z młodzieży, zachęcam, żebyście spróbowali swoich sił w strzelaniu do tablicy. To jest punkt pierwszy. Punkt drugi. Wręczamy medale. Kiełbaski, napoje i wszystkie inne rzeczy, które zabezpieczyło tutaj telewizja i MOP, z tego co pamiętam, tak? I Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. I tych sponsorów jest wielu. Mamy, a Nadleśnictwo Wichrowo oczywiście, który jest tutaj naszym gospodarzem głównym, który nam pozwolił zrobić tą imprezę. Mamy też, słuchajcie, 8 nagród specjalnych niespodzianek dla 8 najlepszych dzisiejszych biegaczy z każdej kategorii. To nam zabezpieczyło starostwo powiatowe, więc dziękujemy za to. I już, później palimy kiełbaska. Brawo, 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 brawo. Dobrze, świetnie. No i słuchajcie, każdy medal, a później bawimy się dalej, dobra? To panie starosto, zapraszam może, że pan tutaj nas zaszczycił. Wyczytuję. Ulcia, jakbyś mi listy kontaktowe dały. O, świetnie. Ja będę wyczytywał wszystkich naszych dzisiejszych zawodników. Podchodzimy, wskakujemy na podium, bo dzisiaj wszyscy są zwycięzcami. Ci, co bardziej są tacy, powiedzmy, zramoleni jak ja, to proponuję wejść tędy. Tak, kto bardziej taki sprytny, może od razu wskoczyć. Ula już mi przekazuje listy startowe i będziemy wyczytywać wszystkich naszych uczestników. Medal i upominek, tak? Jeszcze kogoś może do upominku. Panie Leszku, może pan będzie upominki wręczał. No to słuchajcie, szybko, sprawnie, nie przeciągając, zaczynamy. Kolejność jest losowa, tak jak zapisywaliście na nasze listy. Zuzia Polak, proszę, zapraszam Zuzia. Brawa dla Zuzi. Proszę Zuzia, tu, od tej strony, skakujcie na pewno. Tu, tak, na poważnie, skakuj, hops. Jest, brawa, co te ręce takie sztywne. Nie przywykła do pierwszego miejsca. Nie, to jest na razie. Wszystkich dekorujemy. I już, uciekamy. Zapraszam Lenę Tomaszewską, a za nią Alicję Poczykowską. Chodź, Ola. Tutaj, na podium. Ala z tyłu się ustawia. A zaraz za nią Patrycja Waszkiewicz. Proszę, Pati. 2010 rocznik, Patrycja. Stań z tyłu za koleżanką.
Świetnie. I już dziękujemy do rodziców. I następna koleżanka Alicja. Pięknie walczyła. Super. I teraz Patrycja. 2010 rocznik. Jeden z młodszych dzisiejszych roczników. I Ola Nagajewska. Zaraz za nią Ewa Nagajewska. Proszę, zapraszamy Ewcia. Chodź. Kocur też na podium. Ten kocur jest sławny, słuchajcie. Klasz, tak? Ewcia. I Ewa Nagajewska, słuchajcie, 2012 rocznik. Brawo, Ewa. Wspaniała zawodniczka. Ale pięknie, super. Jeszcze nagroda. I zaraz, proszę, Olę Paczkowską i Zuzię Paczkowską. Dwie kuzynki, też sportowe dziewczyny. Proszę. Siostry Czopeczny, jestem poprawiony. Dobrze, choroba. Dawid, próbuj. Może z tamtej strony, bo tu jakoś pada ziemia. Dobra, już lecimy dalej, tak. To była Ewa, tak, Ola, Zuzia. Nie, no to da, Zuzia była. Zuzia Mentel i Dawid Kostyra. Zuzia. Skakuj, Zuzia, skakuj, skakuj szybko. Dawid tu walczy. Dawid, stawaj z tyłu. Oj, ekstra sobie poradziliście. Brawo, Zuzia Mentel. Wspaniała zawodniczka, skoczkini w dal. Dobrze, Zuzia, uciekaj i Dawid. Dawid Kostyra, jedyny z chłopców, który potrafi skakać techniką biegową w dal. 2007 rocznik. I Oliwier Niurkiewicz. Zapraszam, Oliwier. A zaraz za nim Klaudia Lisowska, Antonina Mentel już podchodzą. Klaudia, chodź tej strony. Klaudia. Chodź, jest Klaudia, brawo. To chyba wnuczka pana Leszka, tak? No to gratulacje. Dziadek dumny z wnuczki. A tu już Kosia Mentel. Świetnie. I zapraszam Lenę Hoczej, Alę Kowalską i Nadię Kowalską. No wstępujcie dziewczyny. Ala Kowalska i zaraz za nią Nadia Kowalska. Dwie sportowe siostry. Dziadek je tu dzisiaj przywiózł, więc słuchajcie. Dobrze, że są jeszcze tacy dziadkowie, że im się w sobotę rano chce wyjść z domu i przegapić serial z telewizji i być dzieciakami na łonie natury. I Oliwia Zygiel zamyka tą stawkę. Oliwia będzie tu dzisiaj dwa razy. Na razie odbiera swój medal za bieg. I Oliwcia, czekaj na drugie wywołanie. Świetnie, więc to była kategoria najmłodsza. I teraz zapraszam do mnie w kolejności. Kacper Astachow, Kacper Poczykowski, Jakub Kowalski. W tej kolejności na podium. Proszę, jest Kacper Astachow, brawo, 2010 roczny. Kacper Poczykowski. Gratulacje. Kacperku. A przygotowuje się Marcel Suwiński, Jakub Siemaszko i Wiktor Ławnicki. Zapraszamy chłopcy, stawajcie z tyłu tu za chłopakami. Śmiało, chodźcie. Jakub Kowalski, a teraz Marcel Suwiński. Marcel, skakuj tutaj na tą najwyższy. Marcel, tak? Marcel, 2013 rok, najmłodszy dzisiejszy zawodnik. Brawo. Nie dość, że był z sobą, to jeszcze później pobiegł z mamą. Stał po upadku, to jest fakt ducha. I Jakub Siemaszko. I ma i Wiktor Ławnicki, który z tego co mi się wydaje też dzisiaj łowi, tak? Bierze udział w konkursie jeszcze. Ja nie łowię dzisiaj, ale za to strzelam. No dobrze, świetnie. Uciekł bez nagrody, dobrze. No i słuchajcie, starsza kategoria, najpierw dziewczęta. Ula Jankowska. Brawa, Ula cię będzie dwa razy. Wiktoria za droga. O, kto ma taki, kto obsługuje iPhone'a? Ula, jaka to wysoka jest wzrostłość. Strykać, strykać, nie wiem jak, ale strykać. Ula Jankowska i Wiktoria za droga z kontuzją. Świetna sprinterka, dzisiaj biegała mimo bolącej nogi. I Wiktoria Homej. Proszę Wiktoria, też skoczkini w dal. Zawzięta dziewczyna, trenuje też z uszkodzoną nogą. I Natalia Jackowska, Natalcia. Świetnie, gratulacje dziewczyny. I zapraszam już chłopców. Piotrek Zyś, Kacper Sawicz, Jakub Jackowski, Michał Paszczownik w tej kolejności. Świetnie, jest Piotrek Zyś. I Kacper Sawicz. Skakuj Kasperki. I Jakub Jackowski. Proszę Jakub, do końca próbował dzisiaj wygrać. Niestety nie udało się. Drugie miejsce.
I Michał Kaszczownik, też go drugi raz dzisiaj zobaczymy. Dziękujemy. No ekstra. Nagroda od sponsorów, świetnie. No i kochani, przechodzimy do czwartej kategorii, która wzbudziła najwięcej emocji chyba, więc dorośli. Więc zapraszam wszystkich dorosłych. Agnieszka Wojcikowska i Jarosław Wojcikowski. To małżeństwo, tak jest, zmotywowani. Mariola Klepaczko i Paweł Klepaczko, och, jaki wzór do naśladowania. Sportowe małżeństwa. Agnieszka Ławnicka i zaraz za nią Danuta Tomaszewska. Pięknie, tu tylko medale, tu na razie tylko medale. Na was medale i kiełbasa za rękę. Brawo, świetnie. Pięknie, to słuchajcie, dla niektórych pewnie pierwszy medal w życiu, coś myślę. Ale dla niektórych po 30 latach ponowny powrót na podium. Świetnie. I teraz Jolanta Polak, Adam Nagajewski, Monika Suwińska. Brawo. Świetnie. Nie trzeba było ich namawiać do biegu. Sami przyszli, pobiegli. Świetnie. I pan Adam Nagajewski. Znany i lubiany doktor, jak widać tutaj, dba o serce swoje. I Monika Suwińska. I już Grzegorz Tomaszewski się przygotowuje. Też tutaj. Małżeństwo sportowe. Na liście jest następny Paweł Pytlarczyk, więc ja wchodzę też na podium. Świetnie. Dziękuję do kolekcji. Oczywiście medale zachęcam na ścianę, nie do żadnej szafki, tylko na ścianę na wieża. I dalej, Joanna Paczkowska, Klaudia Strachow i Krzysztof Kowalski. Proszę, zapraszamy, brawa. Świetnie. I ostatnie trzy osoby, co nie znaczy, że ostatni w biegach, po prostu na liście. Robert Mentel, Justyna Kocioł i rzutem na taśmę Daniel Zygiel, który w ostatniej chwili dotarł do nas. Walczył o wygraną, jak córka, pani Justyna Kociej i Daniel Zygiel. Dobrze, i kochani, już kończymy nasz maraton z medalami, ale teraz zapraszam tutaj do mnie, na razie stanąć z tyłu za podium. 8 najszybszych dzisiaj biegaczy z każdej kategorii. Tutaj pan starosta Andrzej Jabaku wręczy upominki od starostwa powiatowego. Więc zapraszam do mnie. Zusię Paczkowską, Kacpra Astachowa, Oliwia Zygiel, Oliwia Jurkiewicz. Na razie z tyłu, na razie z tyłu. Oliwia Zygiel, Ula Jankowska, Michał Kaszczownik, Klaudia Astachow. O, to mamy Astachow dwa razy dzisiaj wśród najszybszych. I Robert Mente. Panie Robercie, gdzie pan jest? Ostatnim rzutem na taśmę wydaj pan zwycięstwo. Słuchajcie, najszybsi dzisiejsi biegacze w każdej kategorii. Oczywiście wszyscy jesteśmy wygranymi, ale zapraszam was na podium. Po kolei, Zuzia Paczkowska, skakuj. Brawa dla Zuzi. Świetnie, nie chciała, bała się wystartować, a pobiegła i wygrała. Kacper Astachow. Zaraz za nim będzie się mama szykowała dumna. Oliwia Zygiel, też świetny bieg. Brawo, Oliwia. Oliwier Jurkiewicz. Jest Oliwier. Dobrze, świetnie. Ula Jankowska. Wspaniała zawodniczka, lekkoatletka. Michał Kaszczownik, tak jak wam mówiłem, mistrz województwa, też wyjątkowy talent. I tutaj, brawa gorące dla mamy, Klaudia Astachow, czyli wygrywa syn, wygrywa mama. I Robert Mentel. Też dwie córki się przybyły na zawody. Gratulacje. Kochani, wielkie brawa jeszcze raz dla was. Dziękujemy panu staroście za zaszczycenie nas. Dziękujemy wam wszystkim. Przypominam, rozpoczął się konkurs strzelecki po lewej stronie na łące. Po prawej stronie wszyscy obowiązkowo częstujemy się kiełbaskami, napojami, sokami i bawmy się tutaj dobrze. Do strzelania trzeba się zapisać na listę, tak? U organizatorów. Tak, tam na tą listę. Ale nie. Chodź.
Mama, to jest ta lekko kasowana. Dobra, to ja to idę tak, sobie. Tak, zapomniałeś. Rajkówce i te ulotki. Teraz będziemy na kiełbaski. Muszę rozdać ujście. No. Dobra. Także nie uciekać, jeszcze konkursy będą. A gdzie jest ojciec? Żeby nie uciec. Ale zobacz, to jest. No, od razu dla całej rodziny będzie dyplom uznania z drugiej strony. No jak nie, na super mamę? Za super kibice. Torba jest fajna, tak? Dwie wędki. Dużo wędki. Pięć koszulek, taki szafek. Dwie wędki. Wędki szklane chyba. Sześć jeszcze, tak. Albo nie. Podajemy, jedynie opiekunowie stoją w razie, żeby przytrzymać dziecko, czy pokazać. Klaudia, wszystko jasne. Paczkowska Aleksandra. Biegać nie podjąłem się. Chyba, że był doktor, to by mnie uratował, to nie, ale... Zapisałeś się na listę? Nie, piszę się, gdzie ta lista. Paczkowska Zuzanna. Zapisz mnie na listę. Ja nie mogę zapisać, tutaj jest to. No, pan dyrektor zapisze mnie. Ulewicz, Weronika. Ja dzwoniłam, żeby... Z tej strony tutaj. Ja byłam zapisana na muzykalu. Można? Tak, już można. Poczekaj, można też. Halo! Strzelajcie, jak widzicie kogoś tam. Tam nie wolno chodzić. Słuchaj, Luzia. Ona, to wiesz, jakby jeszcze nie wytłumaczyć. Ja się pokażę. Tak. No, czek wujek robisz. Polaka, czek wujek tłumaczy. Będzie obsłużyć, nie? Bardzo proszę. Takie owacje na stojące dostanie. Tu, przyłóż policzek. Tak, żebyś popatrz. Oko, żebyś tu miała. Tu i na tarczę, tak? A ja się tak trochę przytrzymam. No zauważyłem. Trzy. Nie wiem, gdzie trafiłam. No dobrze, to poczekaj. Nie wiem, ja bym tak trafiłam. Trzy. 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 Poczekajcie, nie strzelajcie jeszcze, zakleję tam. Musisz szybko złapać cel. Ja tylko podtrzymuję. Ty wystawiasz strzelę. Teraz sama spróbuję. Dobra, ale patrz, tak żebyś wycelowała, nie? W tarczę, za wysoko mi się wydaje. Za wysoko. Musisz tu patrzeć, tam. Długo celowo to... Mogę się jeszcze zapisać? Co do tego pan. Kowalska Alicja i Kowalska Nadia do trzeciego. I opiekunowie zapraszam. Ja nie dam razy, ja jedno.
Nadzie. Tylko mocno się trzymaj. Pusto. Na wróble. Ale Kacper lepiej ode mnie strzeli. Kacper, blisko się ma. Kto tam jeszcze strzela? Ja. Na samym końcu, to są bardzo trudne. Jakiś sport trzeba uprawiać, strzelectwo. Tutaj stanowisko numer 2. Czerpie pan, czy ja w ogóle trafiłam do tarczy? Jakiś sport trzeba uprawiać, to strzelectwo. Koło tarczy. Koło tarczy? A tym opieram się gdzie? Ramię. Tak. Pan będzie sam ładował, strzelał? Tak. Tak, to chodź. No i na pana tych śrutów też do końca? Tu położę ten dla pana śrut. Tak, twoje jest druga. Tutaj 6 strzałów, tak? No teraz drugi, tu 4 już. Tam w przodu. Masz 6 luśnie? O, Lechu, wadzie. Tu jest taki dziewczynko, tutaj będziemy jeździć, tak to... Robimy strzał na pusto, Marku, dobra? Wypróbujemy. Ja ci będę podtrzymywał, tak? Złap sobie tutaj, o tak tu sobie oprzyj. Tutaj drugą rękę sobie tutaj obejś, tak o dalej. Którą ręczną jesteś? Lewo czy prawa? Prawo. No to tą rękę tutaj dobra. I ten palec, tutaj o rękę, jak będziesz trzymała, to tak o. Żebyś później mogła wziąć ten palec, wziąć spokój i nacisnąć, tak? Tutaj w tą dziurkę musisz patrzeć razem z tym. Dobra. I na tarczy prosto. Jeżeli sobie ustawisz, ja cię podtrzymuję. Mów, czy widzisz co? Jeżeli mam może w drugą stronę wziąć. Pięknie, Dani. Wszystkie w tarczy. Jak widzisz tarczę, widzisz pustej dziurki. Bo do tej mowy, coś jakby zrobili mniej, to to wiemy też. Masz mniej, bo do tej mowy. Zwalim w kilogramach. Tak, kamerzysta musi tu zobaczyć. O, nieważne, ale jest. Jest. Tutaj może weźmiemy. No tak, zrobimy. Chodź do mnie. Podszczepiemy. Trzymaj. Będziemy włączali teraz komputer specjalny, widzisz? Zaczepisz za haczyk i puść. Zamknęło się, jest kłódka, jest 0,31, waga. Słabo podkarmione trochę. Teraz weź, wyjmij mi tam to ryby. 0,31. 31. Sztuk 2. Nie, dobra. Wyjmiemy i teraz je będziemy patrzyli, trzeba pomierzyć je. Tak to pan. Trzymaj wagę, będzie trzymał wagę. Tu kładziemy. Ta pani tutaj będzie mierzyła. No. O, od ogonka do tego mierzymy. 22. A druga sztuka? No, trochę mniejsza będzie. 21. Oliwka. Dziękujemy. Porzucimy na chwilę. I teraz tak, prosimy się spakować i tam... Do ogniska na kiełbaskę na razie zapraszamy. Do wody. A my idziemy dalej. Proszę, tylko nie wpadnij mi tam. I tam wypuść. Pójdź do wody. Tylko powoli, żebyś nie wpadła mi. Idź ryba. O tak. I druga ryba. O, jeszcze jedną. Już po czasie. Wojtek, poza woda. Jaka piękna. Po terminie. Tutaj i zapraszam kolegę tutaj do nas. Kolegę zapraszam tutaj do nas. Tak, dziękuję. Ale serdecznie teraz dostać wyprzedzacie. Widzisz, 0,0 jest na bazie, tak? Teraz zaczepiamy. I teraz?
zamknęło się 0,16. 16. Sztuk 3. Teraz największą. Nie ma największej tutaj takiej. I teraz weź. Teraz tata, gdzie jest tata? Tato? Nie ma taty. Wujek. To chodź. I to chodź. Weź z rączki rękę. Jedną. O, podejdź tu rzędu, chodź. Nie wiem, że nie. No, podejdź tu i dowodzisz. Jedno. Drugo. Dwa, trzecie. Dwa. Nie chcę pływać? To ja niestety nie jest, tylko zabierzemy. Bo nie, nie wolno zostawić. No to pewnie ten okonek. Nie, muszę. Zostawiamy to. Idziemy dalej. Zaraz będziemy przysypywali, poczekaj. To jest Oskar Zybel, tak? Tak. Teraz tak. To obkładamy tu, a ty przysypujesz tu. Chwila, będziesz. Trochę więcej. Chyba wszystko. Po dziadku ma coś. Chyba tak. Chyba tak. Słuchaj, Oskarek, znasz zasady nasze wędkarskie, bo ty jesteś i na szkółkę chodzisz, nie? Uh-huh. Ustawiamy na zero, tak jest? Uh-huh. Czepiamy. Wow, ja dawałam 1,72. Ja dawałam półtora. 1,72. Ale teraz... Sztuki teraz liczy. Ale jeszcze policzyć sztuki i znaleźć największą. Największej on tu nie ma. A najmniejszej? Mamy taką tyci. No weź się do tamtego sadzyka wrzucaj. Dobra, dajcie sadzyk. Dobra. Dwa. Niech się szykuje w razie buda nocka na karkę. Co jest sadzyk? Szybciej. No bo powiedz coś? Tak. Dużo jeszcze? 6, 7. No i wiele tam nawalił. Młody to ogarnął temat, prawda? 9. To mówiłem. Koło dwójki. 11, 12, liście. 13, 14. 15, 16. 17. 18, 19. 20, 21. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 35, 36, 37, 38. 38? Tak. 38, nie ma 21, tak? Nie ma, nie ma, nie ma. Największa 21, tak? 19, do tej pory 22 na razie. 22. A to dobrze. A ta ma 19 największa. Ładnie. Chyba, że któraś tu będzie przy brzeszku, to zabierze. Chociaż z tego dostanę. To, to nie pisać wymiaru ten. Nie. To wymiaru już nie pisać. To już tam, bo powyżej... Ładnie na tachowco? No, ładnie. Tutaj chodźcie. No nie, nie, że tutaj to tylko proszku. Człowieku, to jest komisja zasług państwowych, to uważaj trochę. No to dobrze, no. Coś tam mamy, jakieś małych pochonków. Stanowisko numer 4. Oliwkiewicz. Oliwier. To jest. Sztuk ile? Wiesz co, nie wiem, 3, 5? 3. 6 będzie. I rekordowa jedna. O, 7 nawet. Trzyma, tak? Trzyma, tak. Taka rekordowa. Ups. Ile dzisiaj sztuk? 7. To 2, 4, 6. 7? 7. 7. Koleżka nas dzisiaj zagrał wszystkich, nie? Wyczarowana, ty, ale, ale ty to jakąś odsykę zrobił, pierwszy rzut i od razu porybę. 0,28. Dłużej nie ważymy. Niczego nie ważymy. Nie mierzymy nie mierzymy dłużej. Bo nie ma nawet po 20. Nie ma kogo. Nie jest tego. Będziemy mierzyć. Chyba. Coś tu jest? Nie, nie. Trzy sztuki pisz. Trzy sztuki to jest. Janowski Damian. Dominik. Dominik. Trzy sztuki, tak? Tak, rzucaj tu.
No, wyjmuj. I mała. Ty Dominik powiedz, że tam, że długi równo w mier- ten, dobrze mier- ten, waży ci. 0,21. Uj, mała jest lekka. Mała jest. Te co wypłynę, te, tego to puśćcie. One pójdą, pójdą, bo żywe są. Żywe są, to puśćcie. Chodź. No. Puszczaj. No. Ale nie w trawę. Szósty, no to moje pierwsze stanowisko ma... No, puszczaj. Drugi morskiego. No. No, i następnego. No, i za największą rybę pierwszą. Mm-hmm. Tak na razie. Słyszysz? Dzisiaj to porada była. Dwanaście sztuk. Alan, patrz. Odwróć się do mnie, tam do pana, odwróć się. Zobacz, będziemy ważyli. Będzie 12 sztuk. Waga na zero. Zaczepiamy i patrzymy. Nigdzie nie dotyka. 0,84. 12 sztuk, 0,84. No, drugie miejsce. No i tam statem wypuszczą. No. Jak nie pójdą, jak to nie pójdą, to tu do sadzyka. Tu jest okoń to. Pacisko to. Mundek prawie kilo tam. A tak nie jest nie lepszy. Sztuk raz? Sztuka jedna. Brzostek Dawid, sztuka jedna. Rzucaj o tu. Dobra, ona pójdzie. Dużo więcej, chyba wyciura jest. Ale dobra, rzucaj. Sztuka to sztuka. Dawid. O ty sierota, to tam już trzy zione są. Dziurę miał. Ja. Dobra, nie pykaj nic. Na ile będzie? Dawid. Wiruj. Czepiamy. 0,09. Dobra, jedna sztuka. Wiesz ją wypuszczaj. Dziękujemy, idziemy dalej. Idziemy teraz do pana Marcela. Chodź Alonzo. Zobacz, przygląda się? Tak, jest waga 0,0. Zaczepimy. Waga siada. Nie może się zamknąć. Waga. Dobra, zamykaj szybko. No i co? 0,10. 11 w porywach. 11 w porywach. 0,11? Ile? 0,11. Dobra, wypuść teraz szybko. Do, daj buzi, rybce i... Plum? Ja wiem, ale no... My nie bierzemy udziału, ale... No, zaplączę. Dziadek. Ja wiem, że to wody. Ja ślepy to. Ja ślepy to. Ja ślepy nie bierze. Sztuk. Do mierzenia. 2, 4, 6. 6. No a tu sześć Olek, sztuk? Trzymaj tak, swoje tak, rybki. Tak, 6 sztuk. A ty zostaw to. Który łowił Olek? Olek. Oluś, zobacz. 6 sztuk masz, teraz patrz, tu jest 0, zaczepiamy tu. Będzie pan ważył ci. Ty masz 0,34, 6 sztuk. 0,34. Tak. A zmierzymy tą dużą, co? I tą dużą zmierzymy. Tutaj jeszcze pani jest, która jeszcze z miarką idzie. A, zobacz, pani będzie z tyłu mierzyć obrócie, swoją rybę, obrócie, widzisz? Ile? 21. O, 21. Wow. Ślicznie. I wypuszczamy. I teraz pan wypuści, ale tak? Nie, dziadek. Dziadek. Tak, dziadek wypuści. Poszły wszystkie? Oprócz. Jak która się pora? Tutaj to dwa razy do pomiaru. Zapraszam tutaj do sadzika. Tylko bez kamienia. Kamień, no. Z kamienia. Ja już trzymam w głowie, będzie. Albo dobra, syp wszystko. Po kolei. Syp kamień no, wybierzemy. Dobra, syp śmiało. Największa wpadła, to najważniejsze. Teraz się u góry mać. Jeszcze u góry tam coś jest, szukaj tam ręką, szukaj. Szukaj. Żebyś sam nie wpadł. W ogóle się niesie kompa. Ja stanę o tej stronie.
Słuchaj, ciebie przeproszę trochę na bok, którego? Sztuk. A sztuk nie liczyliście. Jeszcze nie. Weź przerzuć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć sztuk. I trzy tak. Do pomiaru. Piątka. I zobacz. Tutaj 0,0, zważymy. Ile jest? 0,52. 0,52, tak? No. I teraz? I trzy ryby do pomiaru. I teraz będziemy jeszcze pomiar robili. Tą, proszę. Tą i tą. Pani tu zmierzy nam. 24. 24. Na ziemię lepiej. 20. Druga 20. Mhm. A trzecia? 21. 21. 24. Dobra. Największa 24, 21, 21. Tak? Wypuszczaj. Co nie, tu z brzegu, co nie pójdzie, to od razu tutaj. To nie pójdzie, to od razu tam tu pod. Mała. Ale. Sztuki jedna, tak? Pisał. Tak. Proszę ją tutaj. Największa. Sztuk jedna. I też do pomiaru, co? Tak, do pomiaru. Wydaje, że tam no. Była większa, ale zobaczymy. Uwaga, zobacz. Nie, nie, Damian, tak? Patrz, wyzerujemy uwagę. Od 23 okay. Się będzie kręcić. No, to miała 24. No, 22. 0,12. Tam miała 24, tak? 0,12 pokażemy. Trzymaj uwagę. No, dawaj do pomiaru. Pomóż. O kurna, się wszystko pokrzywa. Prosimy tutaj panią o zmierzenie. Uwaga i... 22. No to 22. No mało co się nie pomyliliśmy. No. Trzymaj, może się wypuścić. Dziękujemy i zapraszamy tam do ogniska wszystkich. O, na kiełbaskę, napoje i te inne sprawy. Kiełbaskę, napoje, na wręczenie na... No to dobiegła rywalizacja w naszych trzech konkurencjach sportowych. Impreza mogła się odbyć dzięki Nadleśnictwu Wichrowo. Brawo. Serdecznie dziękujemy. Organizował sobie imprezę Telewizja Kablowa Dopsat przy współpracy z Klubem Sportowym Jelonki oraz LOK Dobre Miasto. Wymienię teraz partnerów i sponsorów. Powiat olsztyński, MOPS Dobre Miasto, OHAP Olsztyn, sklep My Center, sklep Steel, piekarnia Gotkowo, Bank Żywności w Olsztynie, firmy wędkarskie Jackson i Balsak oraz bracia leszczyńscy, jak zwykle. No to przechodzimy do wyników wędkarskich. I będę po kolei wyczytywał. Miejsce, powiedzmy, że nie ostatnie, ale na końcu. Wrostek Dawid. I ustawiamy się tu z lewej strony. Następnie Sowiński Marcel. Leszczyk Damian. Siemaszko Jakub. Jankowski Dominik. Janowski, przepraszam.
I szóste miejsce. Teraz mamy szóste, czyli już. Jurkiewicz, Olivier. Wynikiem 0,28. Rzędzie usta nie uciekaj. Piąte miejsce. Wynikiem 0,31. Chociej Olivia. Czwarte miejsce. Zdybel Aleksander. Wynikiem 0,34. Trzecie miejsce. Bartłomiej Kurowski, wynikiem 0,52. Na podium proszę. Drugie miejsce. Marcinkiewicz Alan, wynikiem 0,84. I pierwsze miejsce, wychowanek szkółki, Zdybel Oskar, wynikiem 1,72. Dyplom to niosę, bo to wychowanek szkółki. Zdeklasował rywali. Zdeklasował rywali. Gratulacje. Trzymaj, patrz, aż dwie nagrody. A też? Jedna, druga i jeszcze dawaj głowę na medal. I mamy jeszcze jedną nagrodę. Za największą rybę. Kurowski Bartłomiej. 24 cm. Stój na podium. Nie mieszczą ci się te nagrody. Trzymaj. Musisz unieść. Dziękujemy bardzo. Jak coś, to chwila dla reporterów. Zdjęcia można robić. No i wielkie brawa! Wszyscy się zastanawiają. I rozchodzimy się, zaraz będą wyniki ze strzelectwa. Witam tutaj. Uczestników wszystkich zawodów. Zostaną ogłoszone zawody strzeleckie w trzech kategoriach wiekowych oraz jedna kategoria dorosłych. Według wyczytanych nazwisk od miejsca pierwszego zapraszam na podium. Rocznik 2001-2006, pierwsze miejsce Gołąbek Oskar. Brawo! Brawo! Na podium. Drugie miejsce, Ulewicz Weronika. Trzecie miejsce, Klepaczko Nikola. Brawo! Super. Dziękujemy.
Teraz zapraszamy rocznik 2007-2008. Pierwsze miejsce Polak Zuzanna. Ktoś ze znajomych, bliskich? Przekażemy. Odłożymy i przekażemy. Drugie miejsce Mentel Zuzanna. Trzecie miejsce Zdybel Oskar. Oskar, brawo! Ten, co się obłowił dzisiaj. Proszę, proszę. I jeszcze jeden medal do kolekcji. Dziękujemy. I rocznik 2009-2013. Pierwsze miejsce Gadomska Nikola. Brawo! Drugie miejsce Wiktor Ławnicki. Brawo! I trzecie miejsce Siemaszko Kuba. Brawo! Medal masz pod kolan w stroju. Brawo, dziękujemy. I teraz kategoria dorośli. Zaczniemy od trzeciego miejsca. Mentel Robert. Miejsce drugie, Preuss Dariusz. Brawo sąsiad! Brawo. Jedna szkoła. I miejsce pierwsze, Klepaczko Paweł. Brawo. Dziękujemy. Chciałbym jeszcze serdecznie podziękować za gościnę dla nadleśnictwa i też wręczyć medal. Panią Lizę poprosimy na podium. Na podium, proszę. Na pierwsze miejsce. No słuchajcie, i to będzie dziękuję, w telewizji. Dziękujemy tak za to, że nas ogłosili, tak? Brawo! Pamiątka. Jeszcze. I mikrofon, i parę słów. Zaraz przekażę. Dla Pawła też bym chciał serdecznie podziękować. Proszę, wspomagam. Dzięki za pomoc. Drugie miejsce. I chciałbym serdecznie podziękować dla wszystkich instruktorów klubu sportowego Jelonki, a Paweł nie ma, miał inne zajęcia. Dla Loku i dla wszystkich wolontariuszy, którzy tutaj nam pomagali, przyjaciele, wędkarze. Dzięki za pomoc. Dużo nas jest. Dziękuję bardzo. I zapraszamy za rok. I jeszcze tu parę słów o nadleśnictwie. Teraz jeszcze parę słów. Dziękuję Państwu bardzo za przybycie, za to, że odwiedziliście tutaj nas i wzięliście udział w zawodach. Sporo jest dzisiaj dzieci, więc ja chciałam tutaj przypomnieć, bo dorośli to pamiętają, byli tutaj na pewno i wiedzą, że nie dalej jak kilkanaście lat temu to tutaj była łąka, ale dla dzieci chciałam powiedzieć, że to nie jest prawdziwe jezioro, to jest sztuczny zbiornik retencyjny zrobiony
właśnie z myślą o wędkarzach, o zatrzymaniu wody w lesie. Patrząc, jaka jest pogoda, jaką mamy suszę, wszyscy wiecie, że woda w lesie jest bardzo ważna, dlatego tutaj chciałam napomknąć dla dzieci, że to jest retencja, czyli zatrzymanie wody. Mamy takich zbiorników więcej oczywiście w nadleśnictwie, ale ten jest udostępniony, no bo leży przy drodze publicznej, także w razie czego zapraszamy dzieci wszystkie do nadleśnictwa, do naszego dzika Bolka. Nie wiem, czy ktoś z was już był, ale Bolek ma 12 lat i nie wiem, ile jeszcze pożyje, więc bardzo zapraszam. Bardzo duży i przyjazny. Dziękuję jeszcze raz i wszystkiego dobrego życzę. Na rozpoczęcie wakacji.